Witam wszystkie panie, no i panów oczywiście też na dzisiejszym przedstawieniu z okazji Dnia Kobiet. Chciałbym przywitać panią Krystynę Sławicką z mężem. Witam panie Król, oczywiście też z mężem. Witam naszą radną, panią Elżbietę Durbajło. Witam sekretarza Janusza, Jana. Chciałbym przywitać również nasze grono nauczycielskie z panią dyrektor Małgorzatą Celarek i panią obowiązki pełniącą obecnie, panią Kasią. Najbardziej witam stowarzyszenie Aktywnie Razem za Dąbrowia. Chciałbym bardzo im podziękować za uprawę gastronomiczną tutaj, która jest dzisiaj, która będzie. Chciałbym złożyć wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet, choć są to troszeczkę może spóźnione, ale bardzo serdeczne. Życzę bardzo dużo zdrowia, pomyślności, zadowolenia ze wszystkich i ze wszystkiego. Zapraszam na część artystyczną. Serdecznie witam was, drogie panie. Panów też witam. Najbardziej jednak do was, drogie panie. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj z okazji waszego święta. Jako przedstawiciele mężczyzn za Dąbrowia poczuliśmy się w obowiązku i chcę wam takim krótkim programem artystycznym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Na samym początku będzie dla was krótki utwór liryczno-muzyczny, zaśpiewany i zarecytowany. Jest już inny,
kobiet i o kobietach. Najpiękniejszą piosenkę, na którą przyszła nam na myśl o kobiecie z tych utworów cenzuralnych i możemy ją zaśpiewać dzisiaj, jest następująca. Piosenka ogólnie o kobietach, pojawi się w niej dużo kobiet, wszyscy ją znamy, także zachęcamy do śpiewania. Panowie, też możecie śpiewać. Gości. Chciałbym również przywitać panią Małgorzatę Habro. Również panią Edytę i Witolda Szpytman. Dopowiem, zastępca wójta z żoną. Na początku celowo nie powiedziałem, ale chyba się wszyscy domyślili, kogo przedstawiałem. Fajne ulotki mają, no. Czekaj, byś wyciągnął i ci przeczytam, okej?
Teraz już nie mam po grzebie. No na co mi młotek? O, czekaj. No, jesteś? Halo, o jesteś, no słuchaj, no. Słuchaj, ty tu, co tu pisał, no. Po kilku godzinach wyjdziesz od nas o kilka lat młodsza. O kurwa, Gabryśka! Słuchaj, wiesz, za długo nie mogę siedzieć, co nie? No wiesz, w pampersie mnie jeszcze wyniosą. No, no, co tam, no. A to co ja myślałam? To chcę ci powiedzieć? Jak chcę ci powiedzieć? Biorę się za siebie. Serio ci mówię, no. Aerobik, jestem konna, wiesz, no. To wszystko chyba nie dla mnie. Serio, no, no. Chyba widać, że ci panowie są spełnieni. Ja się obawiam o własne życie. Dlatego może zaprosimy na zwodziankę! Zapraszamy! No, słuchaj, jak tu słucham, wiesz, kogo ja spotkałam? No nie ubiegł, go spotkałam, no wiesz. Chyba ten piosenkarz, no. No ten piosenkarz, chyba jego piosenki tak znamy, śpiewamy i się zabrakamy, ogólnie jest go. No, wiesz, ma taką piosenkę. Ja tam, wiesz, dokładnie słuchaj, pamiętam, co nie? A czekaj, czy trochę tam, no, coś tam. Coś tam, coś tam, coś tam. No, kojarzysz? No, kojarzysz? Nie kojarzysz? To jaka sobie pałka, ale piosenki nie kojarzy. Wiesz co? Wiesz, no, wiesz, ale dzięki, no. Wiesz, no, mamy go nazwisko, no, na końcu języka, no. No, podpowiedz mu. Jakie kurwa migdałki? Nie Gabryśka. To twoje podpowiedź na pewnym poziomie, wiesz? Nie? To nie są migdałki, wiesz? Podpowiedz mi. Do czego sika kok? Do kuwety, to wiem. Co się sypie do kuwety? Zwilek. Zwilek, tak, tak, tak. Wiem. Piaska spotkałam! Słuchaj, no, ja nie zgadzam, nie? Dawaj, co te piosenki lubimy, no. Słuchaj, wiesz co? Ty się dyskujesz. Ty się dyskujesz do tego? No. Ja ostatnio przeczytałam. Dobra. No. Słyszałam. No. Wiesz, wiesz co? Że kobietą po 30 się te robią, no. Kuze łapki się robią, no. No. Wiesz co? Hello. Ja tą wiedzę, wolę swoje, co nie? Wiesz co, jestem po 30, będziemy jajka znosić. Co jak co, ale jajek to już nie, to już nie, nie. No słuchaj, no, co tu dalej pisze na tej ulotce? Czekaj. Akupunktura. Tak, Gabryśka, słuchaj, wspomniałam sobie, no, wspomniałam sobie. Jak to nie wiesz, co to jest akupunktura? No, a pamiętasz jak ostatnio na imprezie u Maśka dupą na kaktus usiadłaś? Pamiętasz? No. No hello, no, tylko tu jest za to płacą, więc no. No słuchaj, dalej czytam to, no. Peeling skóry. Słuchaj, peeling skóry, wiesz co? Chyba jest tego są skóry, to kojarzę, co nie? Ale peelingu jeszcze nigdy nie jadłam. A w każdym razie, więc powiem, na pewno coś dobrego do jedzenia, więc na pewno. Mur beton, słuchaj, no. No i dalej. Masaż w czekoladzie. Tak. O nie, Gabryśka, na pewno więcej nie pójdę. Nie. Pamiętasz? Ostatnio ci opowiadałam, no. Ostatnio było, wiesz co? Tak mnie gościu czekoladą wysmarował, że się czułam, jak prince kuźba polo. Pamiętasz, no. No. A ty w ogóle opowiadałam ci ostatnio, co było? Opowiadałam ci, co było ostatnio? No, nie. Słuchaj, słuchaj. Kojarzysz tą Sandrę? Ta Sandra, ta wiesz, co ma same piątki. Kojarzysz ją, nie? No, wiesz co, swoją stroną, to przekichane mieć same piątki, co nie? Jak tu kuba chleb gryź, albo co? Naprawdę, no. I ta Sandra sobie taki zabieg zrobiła, co nie wiesz, powiększania pośladków, kojarzysz? No,
tylko ona sobie to sama zrobiła, słuchaj, naprawdę, kupiła ten sylitor kastoralny, co nie, i sobie tak wstrzyknęła, no. I tak sobie wstrzyknęła, że jej przedziałek zniknął. Insolka, nie mam co powiedzieć, co nie. No, no, słuchaj, wszystkie stringi do wywalenia. No, słuchaj, no. No, pamiętasz ostatnio? Właśnie, miałam cię opieprzyć ostatnio. Jak to dlaczego? No, nie pamiętam dlaczego. Ostatnio u ciebie byłam i tak mnie głowa bolała i chciałam być prostą, pamiętasz? No. I co ty mi dałaś? Jak ktoś mówi, że to boli głowa, to co się daje? No prostki nabór głowy. Hello? A ty co mi dałaś? Nie wiesz? Ja ci powiem. Senne ekstra mi dałaś, wiesz? No, dzięki, wiesz? Nigdy tak do domu nie wracałam. Z tym dzień opiekana jesteś, no. Jak to na co to jest? To ty nie wiesz, na co to jest mi dałaś? Rambyśka, hello. Wiesz co? Sama sobie spróbuj. No. Ile masz wziąć? Wiesz co? Weź całą paczkę. Weź całą paczkę i wiesz co? I wyjdź na miasto. To zawsze lubiłeś sporty ekstremalne, co nie? No słuchaj, a tak sobie ci powiem, tak sobie ci powiedzieć, biorę się za siebie. Naprawdę. Jest taką na aerobik. Serio, no. O nie, Gabyśka, żadnego więcej przepisu na sałatkę od ciebie nie chcę. Po ostatnim mnie 2 tygodnie oko bolało, no. Jak cię pytasz, co mnie oko bolało? To sobie przypomnij, coś by tam napisało na końcu. A od tu daj tak na oko. No wiesz co? Dzięki, wyciąga z ciebie. No, hello! Tak, no, słuchaj, jest sekundkę, no, 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 odłącaj się, Jerusalie, dodaj jak, no, słuchaj. Ty znowu się nie tak są. Bo to jest powiedziane, co nie? Może, może, bo Dziankę jeszcze raz zaprosimy do nas. Zapraszamy nas jeszcze raz!
Pytanie pierwsze. Jak sobie radzić
A ogólnie te pytania pisała mi moja przyprzyłoga Bryśka, więc będą sekund super, no. Jak sobie radzić z rozwolnieniem w łaźni? O nie, przepraszam, nie, przepraszam, przepraszam. To Bryśka zbije cię, wiesz. Od nowa. Jak sobie radzić z rozdwojeniem jaźni? Bo jest pani podobna nauczycielką, ale czasem też bywa pani człowiekiem. To Bryśka jest dokładnie odjechane. Dobrze. To było moje pytanie, proszę bardzo. Czy jest trudno? Je, widzicie, jest trudno. Mówię, jest trudno. Wielkie brawa dla pani! Dobra. Pytanie numer dwa. Ale jest fajnie być tym, nie? I właśnie o to chodzi. Fajne pytania, fajne odpowiedzi, to się jakoś kręci wszystko, co nie? No. A nie tam jakieś bla, 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 bla. Chyba za twoje oczy. Hello. Ta? Bez obrazy, co? Wielu pani uczniów, jak pani powiedziała, że tu sama, to nie? To emigranci. Ja mówiłam, że emigranci? Ty. Sama. Sama pani powiedziała, że większość pani uczniów przekracza granicę. Czy to jest prawda? I tak, i nie. A mówiłam, mówił, jestem dobra, kto jest dobry, jestem dobra, nie? No. Najlepsza w ogóle jestem, no. Mówiłam, nie? Tak. O to chodzi, fajna rozmowa, no trzeba tylko pies. No, dobra. Skończyły się żarty. Zaczynają się windy. Kurka, nie, tak, schody. Zawsze mi się myli. To no chciałam dobrze, co nie? Dobrze. Mariana, zapraszam do szkoły. Ja do skały? Jest, w ogóle skończyłam skałę, w ogóle. A pani? Pani podobno skończyła studia z języka angielskiego. Hello. Tak, z wyróżnieniem. Wszyscy wiemy, no hello, z wyróżnieniem, co nie? Chciałam się ogólnie popalić, że ja też kiedyś studiowałam. Tak? Studiowałam kiedyś, serio studiowałam. A co studiowałeś? Studiowałam kiedyś historię. Mhm. Ale przerwałam. I teraz obiektywnie dla mnie historia to już przeszłość. No, to jest przeszłość. Ale ogólnie widzę, że... Boże, co tu za... Bo, sorry. Wyprowadziłam się z tej wagi, co nie? Sorry. Sorry. Dobra, no i takim sposobem doszliśmy do końca naszego wywiadu. Wielkie brawa dla pani Ani. Najlepsza anglistka, jaką kiedykolwiek spotkała Mariola. Wielkie brawa. Teraz na scenie płynie, to teraz będzie bajka o dziewczynce, która paliła 3 paczki dziennie, przez co kopciuskiem ją zwalą. Brawa! Kopciuszek jak co dzień była zajęta oddzielaniem mako od popiołu i trochę od kapustu. Która pieczyła, sprzątała, gotowała. Słowem była sprawniejsza i ładniejsza od pranki automatycznej. Nie ma więcej guziczków. Natomiast siostry Kopciuszka były brzydsze, bo nie miały guziczków, tylko zamki błyskawiczne. Przez to nie robiły Kopciuszka strasznie. Kopciuszek, ty brudasie. Ale mi jest przykro. 5 minut drogi konikiem nad wózkiem odpadnie Kopciuszka. Mieszkał książę na zamku. Książę był kawalerem i szukał żony.
sobie wydać bal, na który zaprosił wszystkie piękne panny. Siostry Kopiuszka myślały, że są pięknymi pannami, więc zaczęły szykować się na bal. No, ale wróćmy do Kopciuszka. Kopciuszek nie miała prawdziwej matki, tylko zastępczą, przez co na imię jej było Macocha. Macocha miała wszystko na chatki, przez co była brzydsza od wszystkich, nie wspominając bardzo automatycznie. Kopciuszku, proszę opracować siostry na bal. Tak, pani matko. Mówi do mnie pani matko. A jeśli mówisz pani matko, to nie mów pani matko, tylko pani matko. Tak, pani matko. No. O, ja biedna sierota, właśnie sierota. Zapomniałam włączyć żelazka. Kopciusze, biało farmo. Nie dojdą. Trafiano. Ale mi jest przykro. Bardzo się rozpłakała. Płakała, płakała, a zrobiła się noc. Siostry z Macochą były już na balu. A Kopciuszek płakała jakby bardzo. I byłaby się odgłodniła na śmierć. Ale co to? Pojawiła się wróżka. Chyba dobra. Tak, matko Chrzestu. Zamienia brzydką sukienkę Kopciuszka w ładną sukienkę Kopciuszka. A buty? Buty też. O, jak wdzięczna ci jestem w tym ubranku. I pobiegła Kopciuszek na bal w butach, rozluźniając bezwiednie sznurówki, które w krytycznym momencie pękną, co umożliwi wyskoczenie z butów i zmianę stanu cywilnego. Tymczasem na balu. Czy Kopciuszek już przeszła? Stop! To nie ta scena. Matka z wrednymi córkami, start proszę. Czy matka z wrednymi córkami już przeszła? Tak, książę. Ta wrydna z matką i siostrą? Tak, książę. A ta wrydna z siostrą i matką? Tak, książę. A to nie idę spać. A która godzina? Za 5:12. Tańczmy, tańczmy szybko, bo mam mało czasu. Pista, co szybkiego? Ona czuje Kopciuszkiem. A może byśmy tak wyszli, co? A która godzina? 12. To lecę. A budzik? Anioł bardzo się zdziwił i poszedł spać. Nazajutrz znowu Kopciuszka jakby się zmieniło. Kopciuszku, chcesz czekolady? Chcę. No to tu. Ale mi jest przykro. Tymczasem książę biegał po mieście i przymierzał bucik wszystkim kobietom. No gdzie są to wszystkie kobiety? No nie ma, nie ma. Wpadł do domu Kopciuszka. Ty dalejże przymierzesz bucik. Na Macochę. Na mały. Na pierwszą siostrę. Za mały. Na drugą siostrę. Za was. Czy to twój budzik? Nie, pasuje. No to weźmy ślub. Ale mi jest przykro. We'll be right back.
Kościół. Kopciuszek Władek, umorzalne popychadło. Siostra pierwsza Marek Grzybka, jak sto diabłów. Główny reżyser, wokalista, siostra druga Rafał Grzybka, jak 90 lat. A to pan Wojtek Grzybka, jak 60, stare 200. Wróćka Jacek, więcej niż iluzjonista. Wokalista i ciążę, dobre, bogaty, skórowe i sosna. Mateusz, święta zwrotna i zabawna. Zwana sołtys i bezradny. A teraz dla naszych ukochanych pań uroczyste 100 lat. Wypełniać domu, a czasami wiem, że bywają razem tutaj i wtedy jest bardzo radośnie, wesoło i nawet głośno czasami. Dołączając się do tych wszystkich, myślę, życzeń, które gdzieś tam w międzyczasie padną, ze swojej strony oczywiście chciałbym też paniom, szczególnie panom, to spóźnione życzenie, ale szczere, życzyć tego wszystkiego co najlepsze, żeby się tak darzyło, aż niesamowita zżera mnie ciekawość, co takiego ci panowie na czele z tym panem sołtysem bezradnym wymyślą za rok. No, półka bardzo wysoka, aspiracje coraz wyższe, coraz większe oczekiwania.
Myślę, że wszyscy się dobrze bawili i takiej dobrej zabawy, takich miłych wrażeń, dobrego samopoczucia, radości, miłości i spełnienia marzeń ze swojej strony. Panią, wszystkim, nie tylko z Zadąbrowia, a tutaj obecnym i tym, które nie mogły przyjść, życzymy. Przepraszam, ja nie przygotowywałem do przemówienia. Pan wójt mnie tutaj, że tak powiem, wręczył, ale ja oprócz tych życzeń, które wójt złożył, też się do nich oczywiście dołączam. A tak humorystycznie to chciałem prosić adres do Kopciuszka, bo dzisiaj pan się teraz zdarzał. Panią Zadąbrowią składam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, radości, zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego i wszystkiego najlepszego. A to już nie ma tylko chciałem taką informację przekazać, że był Kopciuszek w grudniu i są płyty do nabycia przy wsiąku po 10 zł. Dzisiaj jest cena promocyjna. Warto zakupić. Chciałem zapytać, kiedy te płyty będą do kupienia. W niedługim czasie. To teraz panów zapraszam do rozdania pięknych róż z malutkimi prezencikami. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Bo bez ciebie życie traci sens jakikolwiek, bez ciebie nie mogę nad noc zmrużyć powiek. Każdy dzień i każdą noc chcę być tylko przy tobie. Jesteś dla mnie najpiękniejszą, najwspanialszą z kobiet. Więc to we mnie nie tylko dla przyjemności, z tobą chcę być już do końca, aż po sam grób. Ja tobie oddaję się w całości i zrobię dla ciebie ile tylko będę mógł. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Bo chcę być częścią ciebie, jak ty jesteś częścią mnie. Chcę tobie poświęcić me życie, tylko z tobą dzielić się. Ja jestem tylko twój i tylko do ciebie należę. Już na zawsze będę kochał cię. Twoje gorące ciało mnie rozpala, się aż płonę. Ja uwielbiam, kiedy nasze ciała są złączone. Uwielbiam, kiedy całe twoich objęcia tonę. Bo wiem, że trzymam w moich ramionach tą przyszłą żonę. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Bo bez ciebie życie traci sens jakikolwiek, bez ciebie nie mogę nad noc zmrużyć powiek. Każdy dzień każdą noc chcę być tylko przy tobie. Jesteś dla mnie najpiękniejszą, najwspanialszą z kobiet. Więc to we mnie nie tylko dla przyjemności, z tobą chcę być już do końca, aż po sam grób. Ja tobie oddaję się w całości i zrobię dla ciebie ile tylko będę mógł. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz temu życiu nowy sens.